Rafk się mnie pyta, czy pomarańcze, czy mandarynki. Ja do tematu jedzenia podchodzę w sposób taki dosyć mocno praktyczny. Dla mnie jedzenie nie musi być do końca smaczne, powinno być praktyczne. Faktycznie ja preferuję te smaki jednak trochę bardziej kwaśne. Nie mogę się nie zgodzić z tym, że mandarynka jest zdecydowanie bardziej praktyczna. Nie wiem, kiedy ostatnio obierałeś jedno i drugie. Dla mnie to jest rzecz oczywista, że lepiej zdecydowanie obiera się mandarynkę. Skóra odchodzi praktycznie sama. Wpływ wysiłek jest znikomy w tym temacie. Przy pomarańczy musisz się wspomagać łyżką, widelcem, nożem, bo potrzebujesz obieraczki. Dlatego ja osobiście preferuję w tym temacie zdecydowanie mandarynkę. Tak samo jest wiele innych mało praktycznych owoców, warzyw. Jabłko jest tragicznym owocem, bo skórka się wbija w dziąsła i później skórkę trzeba wyciągać. To wszystko nie pozwala ci swobodnie cieszyć się smakiem jabłka. Wiem, że ja bym mógł obrać to jabłko. To wymaga poświęcenia, to wymaga czasu. Chciałbym cieszyć się jedzeniem, a nie zastanawiać się, czy zdążę obrać to jabłko. Albo ziemniaka. Ziemniaków nie jadam na surowo. Weźcie, zastanówcie się, ile wy czasu marnujecie obierając owoce. Skąd ja mam niby wiedzieć, czy jest warte tego poświęcenia? Spójrzmy na bilans kaloryczności, bo takie owoce mają dużo wody. Jak one mają dużo wody, to one mają mało kalorii. Jak obierasz te ziemniaki, czy obierasz tego pomarańcza, albo innego mandarynka, to może ty wtedy tracisz więcej kalorii, jak ty uzupełnisz to. A jednak potrzebujesz kalorii, żeby żyć, żeby pracować. Wiem, że wy ogólnie nie pracujecie, tylko siedzicie w internetach. Jedzcie te swoje mandarynki pomarańcze, ja myślę, że... Ale jak robisz na budowie, to raczej powinieneś zastanowić się nad czymś bardziej treściwym. Bo cukry dostarczają nam bardzo dużo energii. Powinniście się zastanowić nad swoją dietą. Ograniczyłem ostatnio batonika, ale ja je bardzo lubię. Nie lubię koniecznie słodyczy, ale ja potrzebuję tą dawkę cukru. Później biegam jak nakręcony. Potrzebuję też czasami odrobinę energii. Bo wiecie, bo ja się ogólnie ostatnio zdrowo odżywiam, staram się prowadzić zdrowy tryb życia. I dzisiaj na przykład biegałem, przebiegłem milę, dużo mil, jakieś 3. Nie jesteśmy już w Kansas. Dlatego ja potrzebuję jakiegoś owocka czasem zjeść. Chyba myślę, że pomarańczka będzie zdrowsza i pomarańcze są większe. Ale ja nie mam zamiaru marnować czasu na to, żeby obierać to. To nie ma sensu. To nie ma najmniejszego sensu. Mam nadzieję, że rozwiałem wasze wątpliwości. Odżywiajcie się zdrowo.